Gierka gierce nierówna jest. No wiadomo, wiadomo. Pierwsze gierce może no być takie ciężej. Boty to ja mogę gwałcić, no! Wjeżdżamy! Erwin! Chyba Euro... Nie możesz takich rzeczy mówić. Przeszarżował troszeczkę. Widać, że jest adrenalina. Ale to Erwin... właśnie... Tak, są emocje, są emocje. Musi je wypuścić totalnie. Nie ma skupieniu. A zbliża się, zobacz, jak się zbliża do monitora. Tutaj... No jak w CS-ie tutaj. Trzeba moment. Widzieć wszystko, to są dalekie odległości, duży dystans. Trzeba się zbliżyć czasami do monitora. Tak, zoom absolutny. Spokojnie, na razie Wizaka. O, wow, trafił. Ładny strzał, trafił? Dobry strzał, tak? Trafił, bo ja też mam problemy ze wzrokiem. Nie no, trafił oczywiście, za 90 z tego co ogarniam, dostał jego rywal. Po tarczy. Ładny strzał, jeszcze może przeżyć. Tak, naprawdę dobrze przymierzył. No właśnie tutaj się odznacza, jeżeli chodzi o celność póki co Izak. No ale wiadomo, to, że wyjdzie pierwsza mapa, dobrze nie znaczy, że kolejne będą jakieś spektakularnie udane. Ale lipa, widzieliście to? Czemu lipa? Co się stało? No właśnie, musimy jakoś się dowiedzieć, co tam się musiało wydarzyć. Może chodzi o ten frag, który ukradł mu jeden ze snajperów. O, kurde, nie tak chciałem. Spróbował ładnego, ładny trik chce spróbować teraz zrobić freeze. Odskoczyć jednocześnie zabierając minisy. Ojej! Sam, czy co ty narobiłeś? O mój Boże. No jednak, to faktycznie nie wyszło tak jakby. Tym razem trochę jak sam jest beta, ale... Na początku za krótko poleciała, teraz za daleko. Oj, no i wylądował freeze. O, ale szkoda, bo miał blisko, żeby wygrać. Żeby wygrać dodatkowe 5 punktów na pewno. Chyba jest bardzo nie musiał przyjemne. Tak ryzykować. Chciał widowiskowo. No chciał pokazać właśnie trochę umiejętności, ale tym razem po prostu no fatalnie się ułożyła dla niego ta topografia mapy, no po prostu. Zginął od upadku w punktacji generalnej. My tutaj troszeczkę tak porównujemy też Polaków, co teraz zrobił od strefy. Szkoda, szkoda. Szkoda, tak blisko. No not like this, po prostu. No nie, no to jest fatalna rzecz. Nie wiem, jakbym wolał zginąć. Czy zginąć tak przez... Od upadku. Chociaż ja, szczerze powiedziawszy, często zginę w takim stylu. Albo od strefy, albo od upadku. Albo od pułapki właśnie... jeszcze. Ale tak blisko być już... Wow, no Izak, pierwsze dobra, zwycięstwo. Jeter! Piękna ile sprawa. Fragów? 14 z tego 14, co widziałem. 14 punktów i 5 za zwycięstwo. Pieter 19 punktów, no gratulacje. Idealnie zaczął. Mamy pierwszego tutaj zwycięzcę. No, chłopina nie zdemotywował, bo... No, jeszcze comeback się może bo odbyć. Początek był ciężki, ale tu jest jeszcze ma 8 zrzutów. Wszystko się może stać. Oh my god, bro. Tak jest. O, to nie zrozumiałem, bo to chyba nie po polsku. No Lothar oczywiście niepocieszony faktem, że jest atakowany z dwóch stron. No i chyba po prostu uznam, że nie będzie tam się bić. On ma takie płaskie czoło, czy mu ucina trochę głowę? No kamerka jakby, no tak, ucina, bo jest poza kadrem. Tutaj też ale wjeżdża w ten monitor wzrokiem, jak tak. Izak. Zwykle myślę, że ten kadr jest przetestowany i zwykle obejmuje całą głowę, ale jednak ja też jak grałem i były gierki o jakąś stawkę, to jednak jeszcze bardziej. Wychylałem się do przodu i ucinało mi tą głowę też. To jest właśnie tak zwane skupienie mocne. I... Teraz obalenie rywala. Czy będzie skinie? Leciał? Ale strzał! W powietrzu! Ale 51 metrów! I to był jeden z pierwszych strzałów, no świetna celność tego gracza. To podobał mi się ten strzał, naprawdę dobry strzelec. Dobry pojedynek, to było a pewne. A tu standardowo 5 zł. Freeze tylko liczy i to nie punkty. Swoje umiejętności, jeżeli no gramy tutaj... Trzeba wierzyć, trzeba walczyć. Trzeba wierzyć i walczyć to na pewno, ale wyważyć też umiejętności, czy na tak. Pewno jesteśmy w stanie robić po kilkanaście fragmentów, jeżeli faktycznie, nie, może faktycznie taktyka tej osoby, którą miałem tam zapisaną, jest... Żyli Gruz. Żyli Gruz. Jest, są emocje! Pietrek swoje wyciąga najlepsze teksty z kieszeni. Agresja leci, tak. To jest, to tak jest na zawodach, zwłaszcza jak mężczyźni grają, że to tutaj mogą różne słowa z ich ust polecieć. Każde wystawienie do pokoju, to będzie, że po prostu oglądacie... Oglądacie coś innego. Turniej od... Stream z więzienia psychiatrycznego. Jesteście na edukacyjnym streamie. Jak przeżywa. Nie no. W takim psychiatryku. Dobrze, dobrze, są emocje. Powiem ci, że wygląda to tak jak się spodziewałem. Są emocje, są fragi, są ładne sytuacje. Duży, tak, jest ciekawie. Duży pieniądz w grze. Póki pieniądz nie, w grze. No nie mów... No, co robisz? Ebron! Co ty robisz? Wstawił mnie w top 2, jakiś legendar. Nie! Shift 11.
Nie do uwierzenia po prostu. Tak blisko, ale czemu on jakąś emotkę zaczął pisać? Teraz Pizak jeszcze walczy. Oj, było niebezpiecznie, aczkolwiek. Niechcący, gdzieś musiał paluszkiem tam zahaczyć chyba o przycisk. Hmm? Niechcący. Nie, dziwna wiem. Sytuacja. No Evron, fatalnie. Drugie miejsce to niepremiowane punktami dodatkowymi właśnie. Szkoda, bo zobacz ilu od nas Polaków było tak blisko zwycięstwa. No, ma niebieskiego submachine gunna, więc tego najlepszego. To jest ta nowa broń. Tak, nowa broń, która bardzo szybko strzela. Izak z niej no, świetnie zdobywa fragi. Widzisz, często trzeba tutaj styl gry swój dostosować też do tego, co masz przy sobie, jaki ekwipunek. Zdecydowanie. Witaj w rodzince, to pierwszy miesiąc. Ernik. Piąteczka zbita, Izak agresywnie. Oj, Piotrek, Pieter! Nie, dobrze. Żyje, ma jeszcze... Opanował sytuację. Życia, ale nie po to, on chce się szybko przebić rywala. Tego, bo ma mało, rywal ma mało. Już nie ma Kewa, obity pasek życia. Dobrze zrobiłeś, Piotrek. Pewnie to zagrał, to jest niebezpieczne dla niego. Cztery osoby na mapie. Walczy o wygranie kolejnej mapy Lotar. Agresywny. Oj, teraz dostał z rakiety. Lotar wie, że musi tutaj. Wjeżdża. Będzie się leczyć? Chyba nie. Jest walka. Nie ma wyjścia. Rywal odbił się bouncerem nad niego, więc teraz jest na dole Lotar. I to jest podłoga przeciwnika, może go do siebie zaprosić za chwilę. O nie, okej, spokojnie. Ładnie, to już ale roztropnie. Wat? Coś tutaj pomrukuje Lotar. No ale to na to szansa jest chyba nie ale za patrz, wielka. Coś mu tu pływa na ekranie, jakiś to jest chyba wallhack. Wallhack odpalony, zapomniał, że streamuje Zobacz, Lotar. Skąd wiedział, że tam... Nie, jednak nic nie było na drzewie, już myślałem. Nie no, Lotar oczywiście ma urządzenie, które pokazuje, gdzie się patrzy obecnie na ekranie, no i dlatego ten bąbel nam śmiga. U mnie tak byłoby rozjane. U ciebie byłoby wszystko. Panoramiczny wzrok. O nie! Znowu! Lotar, załamany. Znowu przypadkowy strzał. Ale to go... Spokojnie, po profesorsku chce to rozegrać high slide. Strefa się porusza, więc trzeba oczywiście na to zareagować. Bouncerem, ewakuacja. Profesorsku. Tak jest. Powiem ci... Oj, trzeba uważać. Rakietnica. Teraz on jest wyżej, ale jest poza strefą ten zawodnik. I złożony. Jeszcze drugi będzie frag. Nie, nie! Fuck! Nie denerwuj się, spokojnie. Zginął. To tylko jeden frag. Dobrze, że wygrałeś. Wyjebał się od strefy. Wywalił się od strefy. Potknął się od strefy. Mój Boże. Słuchajcie, no lepiej... Nie ma przebacz. Lepiej, że wygrał, niż jak... Łatwy win, można to tak nazwać. Niech już tam jednym fragiem się nie przejmuje, ale mówię, jak tu będzie poturniejowa analiza i matematyka i pewnie też dużo osób będzie sobie kalkulowało. Dużo... O fuj, co to się dzieje? Evron jakieś dodatkowe efekty daje na streama z Izakiem chyba. Będą kalkulowali. Teczka, to by mu bardzo pomogło. Ajajajajaj. No, nie może otworzyć skrzynki, już trzeci raz ją się za nią zabiera. O, jest pod Joniki. Ale właśnie, one myślałem, nie... że już odpuści ten frag, jednak skupi się na tym, żeby wyjść z tej strefy, nie zginąć. Izak musi znaleźć teraz bandaże albo apteczkę, bo strefa jest bardzo daleko. Szuka właśnie teraz tych bandaży, sam o tym mówi. Oj, Izak, 30 punktów życia, cały czas spada mu po jednym. Czy się po prostu wyłoży od tej burzy niefortunnie? To trochę jak HS, też zginął od burzy, ale w późniejszej fazie rozgrywki. Izak, jest, są bandaże, znalazł. Uratowany! Comeback się odbył. Piotrek, rywal chyba tam był po lewej. Nie patrzyłem na strefę. Piotrek, o, nie serio. Możesz tak robić. Ale z jakim, jaką bandażuj. Emocją to powiedział. Bandażuj, Piotrek. Nie rezygnuj, walcz do końca. Tak trzeba jest. Walczyć. Ale ma 10 aż bandażów, nie tylko 5, więc spokojnie powinien sobie dać radę. Oj, rywal go chyba wywęszył. Schował się za lodową. Rywal jest tuż. Oj. Jezuniu, Izak, mało punktów życia, trzeba uważać. Izak go tutaj dobrze nasłuchuje. Gdzie jest przeciwnik? Gdzie jest rywal? Chyba gdzieś... Jest za nim, Piotrek! Jezus, oni tyle i nie, no ale Piotrek, musisz uciekać, bo zginiesz. Jezus, strefa zaraz go chyba pokona. Walka, konfrontacja. Jest! Wybandażuje, tak, udało się. Przeżył, jest apteczka. Wyjdziesz z tego. Powiem ci, że jest fatalnie, nie? Jest fatalnie, już jest opanowana sytuacja. Nie. Opanowana sytuacja. Jakby ograł tego dzika. Już szczęście w nieszczęściu, ale gdyby nie to, to chyba faktycznie miałby problemy. Tej strefy nie zauważyłem, mój Boże, no to Izak ma, ja nie wiem, czy on to przeżyje, nadal, nawet z tą wyrwą, może kolejną, musi znaleźć kolejną, musi je wypatrywać, nie lamę, tylko te teleporty, no najgorsza możliwa strefa dla Izaka. Albo ten wózek nie inwalidzki, tylko golfowy, może ten wózek golfowy, tak, albo sklepowy. Może sklepowy też minimalnie by go ale kto popnie ten wózek? Evrona nie ma. Nie no, można też samemu. To, ale pod górkę, no wtedy też to za bardzo nie wychodzi. Także Iza nie ma launchpada?
przypadkiem, bo musisz mi mówić, bo ja mam słabiutki wzrok. Izak na pewno posiada teraz lunchpada, także spokojnie. Przejście do Piotra. Tak. Faktycznie. Zobaczę co Piotrka, bo tu zaraz znowu będzie za zero. Tutaj będą nerwy. Budowanie heroiczne. 8 HP u Izaka. Chyba nie ma czym się nawet za bardzo podleczyć. Piotrek, nie możesz. Walcz. Jezu, koniec. Fatalnie, fatalnie. Teraz Izak. Uciekaj. Jednak idzie na wymianę. Liczy na jeden szczęśliwy chyba strzał z pompy. Chowaj się w piwnicy, Piotr. Duże kłopoty, ma jeszcze trochę materiału. Jednak walczyć chce, jednak walczyć. No musi, chyba nie ma wyjścia. Jak zacznie uciekać, to jeden przypadkowy strzał z Emki. No i pozamiatany. Tam są chyba bandaże z tego, co widziałem, ale nie podchodzi do nich. Izak teraz agresywnie. Przeciwnik w szoku. O, C4. Koniec. A, nie dostał. Nie dostał obrażeń. Jeszcze ma trochę budowania. Nice. Fantastycznie teraz udało mu się to zakończyć. Co bandaże? Znowu wybrnął z sytuacji krytycznej, Jezu. No ale i tak. A Lothar 12 fragów, 13 fragów. Znakomicie. No, jestem dumny z tego zawodnika. Walczy o zwycięstwo. Zobacz, jaki wytrzesz teraz zrobił, tak żeby... O. Nie mam rugania. To już jest ten etap gry, że nie mam rugania. Sensor wzroku się zgubił. Zobacz, nie pokazuje, gdzie patrzy. Taki wytrzesz poszedł. Gdzie on patrzy? O! Oj, teraz odsunięty, ale spory zabudował. Erwin. Tak, świetne strzały. Podniósł jeszcze przyczepne te... Clinchery po angielsku, Clinchery, tak? Yes. Ja tam wolę przepychaczkę, yes, bo to brzmi o wiele groźniej. I tak wygląda, jak przepychaczka. Tak jest. Może Evron do czegoś innego będzie używał. Zobaczymy, póki co farmi materiały. No i będzie. Nie ma na nim specjalnej presji, ale mnie nie widać. Świetnie. Trzeci frag. Wie co robi, wie co robi. Dobra gra. O, już się wczuł. I jeszcze umiejętności wokalne nawet pokazał. Karma. Idzie chyba po zwycięstwo. Jak wygra, to tańczymy. Jaki jest twój ulubiony taniec? To jest najważniejsze pytanie, myślę, w Fortnite. Taniec? Alkoholowy. O mój Boże. Styl pijanego męża. Taniec ulubiony? Mamy ze Snaksem taki jeden ulubiony, ale nie wiem, jak on się nazywa. Jest taki hip-hopowy, bym rzekł. Ojej. Wjeżdża z bazuką. Hip-hopowy. Tylko... Ale potrafiłbyś go odtworzyć w życiu realnym? Chyba nie. Jak jakiś hip-hop twardy. Wstydziłbym się chyba. Okej. Okay. Czyli jednak tutaj kolejny u tego zawodnika. No, czy to będzie zwycięstwo? To jest jeden na jeden. Tak jest. Sytuacja. Dojazd ostateczny. Jeszcze buduje. Ten gracz podobny dość do Grzegorza Dziumałka, Szpera. O, okej. Chyba, że ja nie dowidzę i mi się wydaje po prostu. No nie, no ma już... Kolejny C4? Musi go. Oj, żeby sam się nie obalił. Uciekł mu to, odbił się. To może być ciekawe. No ale nie wiadomo po prostu, może też jakaś po prostu osoba, która sobie streamuje. Podoba mi się ta agresja, spójrz. Tak jest, wjeżdża! Czy będzie opłacał? Ojojojoj! Myślałem, że zginie. Nieszczęście to było. Nie wiem, nie ma czym się leczyć. Absolutnie. No i powiem ci, że zgubiłem. Nie wiem, co bym w tym momencie zrobił. On gdzieś tuż były fragi, poleciały. Chyba się rozgląda, szuka jakichś medykamentów. Tak. Chce się uleczyć. No na co on teraz może liczyć? Na jakiś szczęśliwy strzał z bazuki, bo nawet nie ma shotguna. Albo na donate'a wysokiego. Sytuacja, w której PiS nie zwraca uwagi na donate'y. Walczy. Da się wyjść taki sytuacji. Widzieliśmy Izak dwa razy, mając zero życia. Potrafi, mu się. Tak. Ty też potrafisz, Freeze. Teraz to strefa goni rywala Freeza. Patrz. Dobra bazuka, ale no w sumie nie zadała teraz jakichś specjalnych obrażeń. Obija, rywal cały czas tarczą, więc na pewno niezadowolony tą sytuacją Freeze. Dojeżdża mimo wszystko. Agresywnie. Tak jest, opłaci się, zobaczysz. Oj, no obija. O, jest bazuka. Koniec, rywala. Koniec gry. Mój Boże, koniec. Oj, teraz spada. Jest jeszcze dużo do budowania materiałów. Dalej Freeze, to jest jego ostatnia mapa, ostatnia szansa, żeby jeszcze nam się jakoś fajnie pokazać. Walczy, wyciągnięta Givera, teraz to nie jest bliżej strefy, rywal biegnie, a i rywal teraz na pewno go, udało się. Tak. Czy są jakieś medykamenty? Dlaczego on nie miał bandaży? Nie miał nic. Nie miał z deszczu pod rynny. Tak jest.